Osoby, które pracują z Prosperitą, które skończyły na przykład jakiś kurs albo przeczytały jakieś książki i zaczynają funkcjonować w nowy sposób, według zupełnie nowych zasad, bardzo często pytają, jak długo trzeba czekać na zmianę, żeby te wszystkie negatywne historie, czy jakieś tam negatywne uwarunkowania, które bardzo doskwierają w życiu, wreszcie puściły i zmieniły się na szczęśliwe życie. Tutaj odpowiedź oczywiście może być trochę żartobliwa, zgodnie z taką znaną anegdotą, w której uczeń pyta mistrza: mistrzu, ile mam czekać na zmiany? A mistrz odpowiada: jeśli chcesz czekać, to bardzo, bardzo długo. Ale tak naprawdę, oczywiście te zmiany pojawiają się w tempie bardzo indywidualnym. Nie ma jednego terminu, który mogłabym wszystkim podać, dlatego że każdy z nas ma indywidualną ścieżkę rozwoju. Są osoby, które wracają z takiego szkolenia Prosperity, czy kończą u mnie jakieś tam warsztaty, czy po prostu wystarczy im czasami konsultacja i zaczynają systematycznie i pracowicie wykonywać ćwiczenia, które im zaleciłam, i w przeciągu tygodnia, dwóch ich życie zmienia się na lepsze. W przeciągu tygodnia, dwóch zaczynają manifestować się w ich życiu bardzo ważne rzeczy. To jest trochę tak jak po zmianie numerologicznej. Czasami, kiedy już liczę, kiedy dopiero obliczam portret i obliczam tą zmianę i właściciel tego portretu nawet jeszcze nie zna tych nowych imion, które mu dobrałam, ale nagle w jego życiu już się coś pojawia, te wibracje już zaczynają działać i to jest tak, że poznaje się kogoś, kto proponuje nam nową pracę, albo poznaje się kogoś, kto jest miłością naszego życia, albo jeszcze coś tam innego, co rzeczywiście zaczyna tworzyć w naszym istnieniu zupełnie nowe, fantastyczne ścieżki. A zatem jest to coś, co nie można określić jednoznacznie. Nie można tego określić jednoznacznie i powiedzieć, że to będzie tydzień, albo dwa, albo trzy. Za każdym razem jest to indywidualna droga rozwoju. I oczywiście osoby, które pracują systematycznie, które pracują codziennie, które przede wszystkim wierzą w to wszystko, czyli jakby dodają dodatkowo taką piękną energię ze swojej mocy umysłu, doświadczają o wiele szybciej tych zmian, ale też, co bardzo charakterystyczne, o wiele szybciej efekty mają te osoby, które już wcześniej pracowały nad sobą i które tak naprawdę myślą pozytywnie, tylko miały jeszcze tam jakieś pojedyncze przeszkody, komuś nie wybaczyły, albo nie doprowadzały wszystkiego do końca, albo tam jeszcze jakieś inne drobne problemy nie zostały wyprostowane. I kiedy to zostanie wszystko zrównoważone, zharmonizowane, to w tym momencie życie rzeczywiście nabiera innej jakości. Ale są też ludzie, którzy cały czas żyli w niskich energiach, którzy cały czas narzekali, martwili się, którzy cały czas tworzyli negatywną energię. I takie osoby, oczywiście, kiedy skończą kurs czy konsultacje, przeżywają taki skok energetyczny, to znaczy w ich życiu coś się nagle zaczyna zmieniać, coś się fajnego pojawia, ale te zmiany nie są trwałe. To jest taka zajawka, jak ja to mówię, zajawka energetyczna, która ma na celu tylko pokazać, że to, co właśnie się dowiedziałeś czy dowiedziałaś, naprawdę działa i że to może zmienić Twoje życie na lepsze, ale wymaga to czasu. I bywa i tak, że wraca się jeszcze i wraca i potykamy się jeszcze ciągle o te same przeszkody, dopóki nie utrwalimy pewnych wzorców. Takim ogólnikiem, który może tutaj częściowo odpowiedzieć na to pytanie, jak długo mamy czekać na zmiany, kiedy zaczynamy pracować z nowymi wzorcami, taką częściową odpowiedzią jest termin tworzenia nowego wzorca. Jak wszyscy wiemy, potrzeba około 28-30 dni, żeby stworzyła się nowa ścieżka neuronowa. To oznacza, że jeśli ktoś systematycznie przez 30 dni pracuje z nowym wzorcem, czy afirmując, czy pisząc, czy wprowadzając jako program, czy tworząc wizualizację, taka osoba rzeczywiście po 30 dniach może już odczuwać zmiany. Zazwyczaj te zmiany oczywiście pojawiają się wcześniej, dlatego że wzorzec, który tworzymy od nowa, od podstaw, zaczyna manifestować się już po dwóch, trzech tygodniach.
Natomiast to nie oznacza, że mamy rzucić pracę i powiedzieć: o, już działa, to już mogę to skończyć. Nie, trzeba wytrwać do tych 30 dni, żeby wzorzec się utrwalił. Natomiast po 2 tygodniach już możemy zaobserwować działanie nowego wzorca. Więc jest to częściowa odpowiedź na to pytanie. Czasami te 28-30 dni pozwala nam już cieszyć się tą nową rzeczą, tym nowym wzorcem, czyli manifestacją, która udowadnia, że nasze życie zmieniło się na lepsze. Natomiast nie jest to regułą. Osoby, które mają bardzo dużo wzorców, które mają w sobie dużo elementów do uzdrowienia, będą co jakiś czas wracać, jak w pewnej pętli, do tego starego schematu. Tylko po to, żeby odkopywały te nowe wzorce i uzdrawiały te nowe wzorce. To jest trochę tak, jak obieranie cebuli z łusek. Tych łusek czasami jest sporo i dopóki my wszystkich nie obierzemy, to nie możemy tam dostać się do środka. Tak jest też trochę właśnie z uzdrawianiem wzorców. Dlatego też ten odpowiedź na pytanie, jak długo trzeba czekać, żeby się zmiany pojawiły, jest niejednoznaczna. U jednych to będzie tydzień, dwa. U innych to może trwać nawet pół roku, dlatego że ta osoba musi jeszcze wiele, wiele innych wzorców po drodze oczyścić. Wzorce splatają się ze sobą, pamiętajmy. Wzorce są zależne jeden od drugiego, dlatego też czasami, żeby na przykład przyciągnąć do swojego życia pieniądze, pomimo że pracujemy z jakimiś afirmacjami dotyczącymi przyciągania finansów, potykamy się o niskie poczucie własnej wartości. Dopóki nie podniesiemy poczucia wartości, to te wzorce dotyczące finansów nie chcą działać. Czasami tak bywa. Dlatego też warto pamiętać, że tutaj pracujemy nad sobą całościowo. I za każdym razem to jest indywidualne, ale oznacza to też, że nie należy się zniechęcać, tylko warto cierpliwie nad sobą pracować tak długo, dopóki nie będzie tego efektu, który jest dla nas najważniejszy.